Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się zmianami w algorytmie walki. Do tej pory bierzemy pod uwagę tylko siłę i życie gracza bądź NPC-a. Co byśmy chcieli zrobić, to dodać teraz do zarówno gracza jak i NPC-a kolejną statystykę, mianowicie zręczność. Agility. Od razu stworzymy konstruktor biorący ją pod uwagę. Domyślnie natomiast niech będzie to 10. Podobnie u gracza. Okej. Wróćmy do naszego wątku obsługi walki. Byśmy chcieli brać tą zręczność jakoś pod uwagę podczas walki. Na przykład dać możliwość unikania ciosów. Natomiast by to zrobić, musielibyśmy zmienić tutaj trochę kodu. I teraz już możemy przewidzieć, że na przykład pojawią się bronie. Wówczas do algorytmu walki trzeba będzie dodać obsługę broni. Czasami będzie trzeba dopasować jakieś procentowe wartości liczenia obrażeń, żeby po prostu rozgrywka przebiegała lepiej. Więc żeby trochę uprościć sobie takie zmiany i cały czas nie przerabiać wątku walki oraz żeby w razie czego móc powrócić do starego algorytmu, zaimplementujemy tutaj wzorzec strategii. Wzorzec strategii mówi o rozdzieleniu tego, co robimy, od tego, jak będzie to wykonywane. Na przykład mając metodę sortującą jakąś kolekcję, na przykład lista obiektów. Mając taką metodę, możemy zaimplementować sortowanie jakimś algorytmem. Jakiś czas potem może się okazać, że ten algorytm będzie niewydajny, bądź inny będzie troszkę lepszy. Wówczas musielibyśmy zmienić całą metodę sort. Dzięki wzorcowi strategii możemy podejść do problemu nieco inaczej. Mianowicie strzykiwać jako argument metody coś takiego jak strategia. W tym przypadku będzie to strategia sortowania. I w samej metodzie sort, która mówi nam o tym, że chcemy posortować listę obiektów, używamy strategii, która odpowiada za to, jak będzie sortowana ta lista. Tej metody na przykład byśmy użyli w ten sposób. gdzie sorting strategy jest to interfejs, natomiast algorytm one sorting strategy jest to już konkretna implementacja tego interfejsu. IBY sort i tak metoda sort mówi nam o tym, że chcemy posortować, natomiast już strategia sortowania odpowiada za to, jakim algorytmem to sortowanie się odbywa. Za jakiś czas możemy zaimplementować drugi algorytm. Jedyne, co się zmieni, to to, że będziemy przesyłać do metody sort tą drugą strategię. Za jakiś czas możemy wrócić do pierwszej. Potem, gdy w grę wejdzie wstrzykiwanie zależności, strategiami i ich wstrzykiwaniem do danych metod będzie można zarządzać na przykład przez konfigurację XML, więc nie trzeba będzie w ogóle zmieniać kodu. Dobrze, wróćmy natomiast do naszej walki. Pierwsze, co potrzebujemy, to interfejs walki. Strategia walki. Strategy. Nie, fight. Twórzmy taki interfejs. Załóżmy, że tutaj potem sobie to porządkujemy. Ok, mamy już nasz interfejs. Teraz trzeba by go jakoś ustawiać. Gdzie my tworzymy ten wątek? Ok. Więc tutaj oprócz gracza i celu będziemy do konstruktora wątku FightThread przesyłać również strategię, już konkretną implementację strategii, czyli algorytmu, wedle jakiego odbywać będzie się walka. Dobrze, czyli potrzebujemy już jakąś konkretną klasę. Na razie nazwijmy nasz obecny algorytm ClassicFightStrategy. Twórzmy sobie tą klasę. Więc mamy i przesyłamy tą strategię walki do konstruktora. W konstruktorze rozszerzamy konstruktor o FightThread. Ok. Mamy jakąś strategię. Teraz wypadałoby ją jakoś użyć. Tutaj, w czasie działania wątku, nie chcemy robić tego. Co chcemy robić, to użyć strategii. Do rozpoczęcia walki prześlimy tam gracza oraz target NPC. Utwórzmy taką metodę w interfejsie. Teraz ClassicFightStrategy musi implementować metodę fight. I tutaj przekleimy całość ze starego. Brakuje tu jeszcze jakichś metod. Zaraz się tym zajmiemy. Metodą kopiego paste'a. FightThread. Dobrze, dzięki temu udało nam się z wątku wyciągnąć to, jak odbywa się walka. Jedyne teraz, co mówi nam wątek, to to, że walka się rozpocznie. A to, jakim algorytmem będzie przebiegać, definiuje nam już ClassicFightStrategy. Dobra, odpalmy nasz program, zobaczmy, czy jeszcze działa. Wygląda na to, że działa. Dobrze, w następnym odcinku utworzymy nową strategię, gdzie będziemy używać zręczności.